Szanowni Państwo, z tego miejsca, z ziemi kurpiowskiej, chciałem Państwu życzyć zdrowych, wspaniałych świąt Wielkiej Nocy. To miejsce o wielkiej kulturze i tradycji narodu kurpiowskiego, ale również za pośrednictwem telewizji Nara chciałem Państwu, wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, złożyć zdrowych, pogodnych i przeżytych w wspaniałej atmosferze świąt Wielkiej Nocy. Szykują palmy na prętach z młodych sosenek lub leszczyny, oplatanych zielem leśnym, jak borówkami, warkocznikiem i tym podobne, i przybierając je kwiatkami i kolorowymi kokardkami z bibułki. Palmy takie mają wysokości 1 do 3-4 metrów. Tak opisywał jeden ze zwyczajów związanych z niedzielą palmową na Kurpiach w kalendarzyku Adam Chętnik. Tu, w Zbójnej, tradycje te są wciąż żywe. Już po raz 23 w Gminnym Ośrodku Kultury podczas Niedzieli Rozmaitości Wielkanocnych podziwiać można było piękne palmy, bukiety z kwiatów z bibuły, kierce, a także pisanki i tradycyjne kurpiowskie wycinanki. Ta tradycja kurpiowska jest zawsze żywa. Miałam dzisiaj pytanie, czy te palmy to my co roku te same wystawiamy, czy robimy nowe? Nie, te wszystkie prace są co roku wykonywane przez osoby, które biorą udział w tym konkursie. Do 23 edycji konkursu zgłoszono 119 prac. 20 palm mniejszych o wysokości około metra, 15 dużych palm sięgających około 3-4 metrów, zrobionych przez klasy, osoby indywidualne i grupy. 30 kolorowych wycinanek, 6 bukietów wykonanych z bibuły, 45 pisanek oraz 3 kierce, które jako ozdoba wiszą w świętym kącie izby. Staramy się kontynuować te tradycje, przekazać dzieciakom, że takie rzeczy były robione kiedyś w sezonie wiosennym, kiedy wszystko budziło się do życia właśnie i w domach też dekoracje się zmieniało. Były to bukiety przy świętych kątach, kierce nad świętym kątem, no oczywiście palmy na niedzielę palmową. Co do tego, że tu w Zbójnej każdego roku przygotowywane są piękne palmy, nie ma wątpliwości. Za każdym razem są one piękniejsze i wyższe. Świadczy to o głębokim przywiązaniu do tradycji i kultury, o silnym poczuciu tożsamości. U nas na Kurpiach przywiązujemy bardzo dużą znaczenie i wagę do świąt Wielkiej Nocy, bo to budzi się nowe życie, nadzieja na dobry rok. Kurpie starają się zgodnie z tradycją obchodzić ten wielki tydzień. Niedziela palmowa w Zbójnej jest od zawsze, można powiedzieć. Wspaniałe stroje, klimat regionalny. Kurpie zawsze są wierne tradycje Bogu i świętom wielkanocnych. Ja osobiście jestem Kurpiem też i zawsze tu jestem, od zawsze, można powiedzieć, tu moi dziadkowie pochodzą z tej gminy, z tej parafii i zawsze tu od młodych czasów, od dzieciństwa zawsze tu byłem i bardzo chętnie i entuzjastycznie wracam do tego miejsca, bo to są moje korzenie. Takim przykładem pielęgnowania kurpiowskiej tradycji są Marysia i Łukasz Brzuskowie, którzy wraz z klasami Marysia z pierwszej szkoły podstawowej, w Zbójnej natomiast Łukasz III, przygotowali piękne kilkumetrowe palmy. Obie wygrały w swoich kategoriach. Ja pracowałam klasą. Tak 3 dni. No, przyjemnie było robić kwiatki. Było to fajne robić palmy. Podobnie jak Dorota Stankiewicz, której pisanki zostały docenione za walory artystyczne i zdobyły pierwsze miejsce w grupie wiekowej pozaszkolnej. Moja w ogóle praca z tym zaczęła się gdzieś tam w podstawówce. To była praca na ocenę tak naprawdę szkolną, gdzie pan Jan Zieliński właśnie był moim nauczycielem. No i on stwierdził, że jakby te moje pisanki nadają się na konkurs. To było w 4 klasie podstawówki, więc bardzo dawno. No i nie ukrywam, że z roku na rok gdzieś tam ta moja ręka się bardziej wyrobiła. Błogosławieństwo przekazał jak zwykle zgromadzonym ksiądz biskup łomżyński Janusz Stepnowski w drodze na diecezjalne uroczystości w Łysych. Każda palma jest szczególna, bo te palmy to nie tylko kolorystyka, ale pewna też symbolika. Tak jak dawniej palmy miały te 3 takie korony, to symbol też z Trójcy Przenajświętszej, i zieleń, która się pojawia, to symbol życia, które się nie kończy, tak jak nieraz w różnych freskach, czy szczególnie już z czasów chrześcijańskich jest po grecku nieraz napisane zawsze zielone. Tak samo to też przypomina, zawsze zielone, to znaczy zawsze żywe. Chrystus nie tylko umiera, ale zmartwychwstaje, jest ciągle żywy, żyje w nas, w każdym z nas. Także życzę Państwu takiego
pobożnego i świętego przeżywania, szczególnie Wielkiego Tygodnia, bo to czas szczególny. Kilka razy będziemy powracać do męki pańskiej, do symboliki krzyża, ale też do różnego rodzaju czytań ze Starego i Nowego Testamentu, które wprowadzają nas w to misterium zmartwychwstania pańskiego. Także wszystkim życzę błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Po konkursowych emocjach, mimo wietrznej pogody i chłodu, nieco skromniejsza niż zwykle, ale niezwykle barwna procesja przeszła do kościoła pod wezwaniem świętego Vincenta Paulo rozpocząć Wielki Tydzień. Rusza budowa obwodnicy Kolna. To jak dotąd największa inwestycja w mieście. Jej koszt wyniesie blisko 100 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu województwa podlaskiego. W Kolnie marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś podpisali umowę w tej sprawie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Szczerze, dla regionu, dla Kolna, dla gmin sąsiednich to jedno z najważniejszych wydarzeń komunikacyjnych po przebudowie drogi krajowej nr 63, po przebudowie, która zwiększyła poczucie bezpieczeństwa, ale także spowodowała większy komfort przejazdu przez Kolno. Niedaleko stąd powstaje węzeł Kolno, a to nas zobowiązuje do tego, żeby tą drogę uczynić pełnym silnikiem rozwoju gospodarczego, żeby Via Baltica była tym pełnym silnikiem rozwoju gospodarczego. A jak to uzyskać? Ano poprzez dostęp do terenów inwestycyjnych, a takie tereny inwestycyjne przygotowuje pan burmistrz Andrzej Duda, burmistrz Kolna wraz z samorządem gminy. Przygotowuje dla tych, którzy zechcą tutaj otworzyć swoją działalność gospodarczą, którzy zechcą tutaj swoje organizacje biznesowe lokować, z jednej strony dać mieszkańcom pracę, ale z drugiej strony również korzystać z potencjału tego regionu. Minister infrastruktury przeprowadził w 2021 roku nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie dla budowy obwodnic zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich. Ostateczna lista zadań została zatwierdzona przez prezesa Rady Ministrów. Jednym z zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Podlaskiego jest budowa obwodnicy Kolna. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 95 milionów złotych, a przyznana kwota dofinansowania z funduszu to ponad 54 miliony złotych. Dofinansowanie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowę obwodnicy. Złożyliśmy deklarację poprawy bezpieczeństwa na drogach i czynimy to we wszelaki możliwy sposób. Z jednej strony budowa dróg ekspresowych, dróg autostradowych, bardzo bezpiecznych, ale z drugiej strony budowa, przebudowa dróg samorządowych. Dotrzymujemy słowa, wspierając również inwestycje na drogach wojewódzkich. Bezsprzecznie podpisanie umowy na budowę obwodnicy Kolna to historyczna chwila. Takich pieniędzy w historii naszego województwa na rozbudowę, budowę infrastruktury dróg wojewódzkich nigdy nie było. A to jest właśnie dzięki dobrej współpracy tego rządu i samorządu województwa podlaskiego przy wsparciu oczywiście podlaskich parlamentarzystów. Jeżeli w to wszystko jeszcze włączymy kwestię budowy obwodnic na drogach krajowych, budowę dróg ekspresowych, krajowych, to można powiedzieć, że województwo podlaskie jest jednym wielkim placem budowy i to mnie cieszy. Obwodnica o długości prawie 7 km będzie przebiegać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 i ma rozładować ruch w mieście. Kolno usytuowane jest przy drodze krajowej nr 63 prowadzącej na Mazury i szczególnie podczas sezonu wakacyjnego ruch w mieście jest mocno wzmożony. Oczekiwaliśmy bardzo długo na tą inwestycję. Jak widzicie, dzisiaj jest taki bardzo, bardzo normalny dzień o małym natężeniu, a już powstają niewielkie korki na skrzyżowaniach. W sezonie letnim mamy tutaj naprawdę bardzo trudny okres, bo od początku maja do końca września natężenie ruchu to jest kilkukrotnie większe niż w tej chwili. Około 20 tysięcy aut przyjeżdża przez nasze miasto na Jeziora Mazurskie. Ta długo wyczekiwana i bardzo potrzebna inwestycja to praca parlamentarzystów ziemi łomżyńskiej. Cieszę się bardzo, że samorząd województwa złożył dobre projekty, które zostały rozpatrzone przez Ministerstwo Infrastruktury. Ta inwestycja, szczególnie dla mieszkańców Kolna, ale nie tylko, bo dla mieszkańców całej Polski jest niezwykle bardzo potrzebna. Również to pozwoli na rozwój miasta Kolno, bo myślę, że będą powstawać tereny inwestycyjne, tereny, które są, ale będzie tych terenów inwestycyjnych znacznie
więcej. W województwie podlaskim wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskają 4 zadania. 3 zgłoszone przez zarząd to obwodnice Kolna, Ciechanowca oraz Sokół. I 1 realizowane w mieście na prawach powiatu, czyli dokończenie wschodniej obwodnicy Suwałk. Nowe obwodnice w sumie kosztować będą 266 milionów złotych. 10 kwietnia to tragiczna data w historii Polski. Katyń to symbol zbrodni sowieckich dokonanych na Polakach. W Łomży z udziałem pocztów sztandarowych miasta, powiatu łomżyńskiego, 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, Związku Sybiraków oraz przedstawicieli szkół i środowisk społecznych odbyły się obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej, drugiej masowej wywózki łomżyniaków na nieludzką ziemię oraz 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. O godzinie 8.41 czasu polskiego pod lotniskiem Smoleńsk-Sewiernej polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele leciała samolotem Tu-154M na obchody 70. rocznicy zamordowania polskich oficerów w Katyniu. Dokładnie o tej godzinie w Dolinie Pamięci Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży rozległ się dźwięk syren. Ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie i przebywających w Łomży uchodźców w tym roku był zdecydowanie cichszy. Niezwykle ważne dla nas Polaków wydarzenia. Wspominamy, chwila zadumy, refleksji i pamięci za tych, którzy walczyli o nasz kraj, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Po apelu pamięci przeprowadzanego przez kapitana Sylwestra Liszewskiego i salwie honorowej złożono kwiaty oraz znicze. Stańcie do apelu! Ci, którzy walczyli o Polskę, ci, którzy byli rozstrzelani strzałem w tył głowy w Katyniu, im chciał oddać hołd prezydent Lech Kaczyński, ale nie zdążył. Sam też oddał życie, będąc w państwowej delegacji. Jest to bardzo tragiczna chwila dla Polski, Polaków, naszej historii. Dzisiaj, patrząc na obecną sytuację na Ukrainie, konfliktu, agresji rosyjskiej, nasuwają się kolejne refleksje. Można rysować czarne scenariusze, ale bądźmy optymistyczni. Władze naszego państwa, rząd, resort obrony narodowej, wojsko to są nasze najważniejsze polskie instytucje. One stoją na straży naszej suwerenności, bezpieczeństwa i niepodległości. Wśród ofiar katastrofy smoleńskiej były również wybitne osoby pochodzące z naszego województwa. Rocznica bardzo smutna, niepowodowana strata dla całego kraju, ale też dla naszego województwa, bo w tej katastrofie zginął mój kolega, przyjaciel Krzysztof Putra, który był wspaniałym człowiekiem. I takich ludzi żeśmy stracili, wspaniałych ludzi, którzy życie swoje oddali dla Polski, walczyli za wolność Polski, potem wypełniali im tę wolność swoją pracą i swoim zaangażowaniem. No i niepowodowana strata, bardzo szkoda. Zbrodnia katyńska dotyczy zamordowania przez NKWD wiosną 1940 roku około 22 tysięcy obywateli Polski, w większości oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej, uznanych za wrogów władzy sowieckiej. Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 roku, a więc w czasie, kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb Związku Radzieckiego, przeprowadzonej przez władze sowieckie. Z Łomży na nieludzką ziemię wyjechało wtedy ponad 6 tysięcy osób. To już kolejna rocznica, w której uczestniczymy w uroczystości dla uczczenia tych, którzy byli wywiezieni 82 lata temu na nieludzką ziemię, poświęcona pamięci tych, którzy zginęli w Katyniu i tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Jest to dla nas wszystkich bolesna rocznica. Sybiraków obecnych na tej uroczystości jest coraz mniej. Dzisiaj też jest zaledwie kilka osób,
ale dopóki istnieje Związek Sybiraków, dopóki jesteśmy, no to na ten apel stawiamy się tak w takiej kondycji, jak możemy. Walka o ujawnienie i upamiętnienie zbrodni katyńskiej trwała prawie pół wieku. Pomimo upadku Związku Sowieckiego, niektóre z jej tajemnic wciąż nie zostały w pełni wyjaśnione. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście wojny na Ukrainie. W Łomży, w tym szczególnym miejscu, w którym oddajemy hołd tym, którzy odeszli w tragicznych okolicznościach, w Dolinie Pamięci wznoszą się od lat wrośnięte w głazy tablice przypominające o Syberii, Katyniu i Smoleńsku. Tu historia jest wciąż żywa. Po uroczystościach przed pomnikiem w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiona została msza święta. W kwestiach związanych z rozwojem gospodarki, sytuacją społeczną i finansową oraz inwestycjami, a także zmieniającym się ustawodawstwem dyskutowano podczas Konwentu Marszałków Województw w Kielcach. Gospodarzem obrad w tym roku było województwo świętokrzyskie. Wspólne stanowisko w kwestiach rozwojowych regionów ma wpływ na skuteczne kształtowanie polityki samorządowej. Pierwsza część obrad skupiła się na temacie finansów. Kwota większa niż w poprzedniej perspektywie, chociaż to było... W tej chwili pewne sytuacje, które mamy na rynku tym gospodarczym, powodują, że te środki to w jakiś sposób nie ubywają, ale no, będą, że tak powiem, do wydatkowania trudniejsze kwestie związane z ochroną zdrowia, gdzie kwestie my, cały nasz wysiłek do tej pory i w czasie pandemii żeśmy realizowali w opiece nad obywatelami, mieszkańcami naszego województwa poprzez szpitale. I myślimy, że w dalszym ciągu szpitale w tej nowej perspektywie powinny być tymi miejscami, które tą opiekę zdrowotną będą przede wszystkim zabezpieczać. Oprócz zagadnień dotyczących negocjacji z Komisją Europejską w programach regionalnych na lata 2021-2027, uczestnicy spotkania omówili wyzwania związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w dobie pandemicznej. Województwo podlaskie reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś. Spotykamy się i uzgadniamy bardzo ważne elementy życia gospodarczego, społecznego w naszych regionach, ponieważ ten głos wspólny, czyli Konwentu Marszałków, jest bardziej słyszalny, bardziej donośny. My staramy się te wszystkie stanowiska wypracowane na konwencie przekazywać do rządu polskiego i wtedy to już jest taka poważna, duża siła, która wdraża nasze potrzeby, nasze oczekiwania. Rozmawiano również o sytuacji na Ukrainie i problemie uchodźczym, z jakim mierzy się Polska. Chodzi o propozycję znalezienia źródeł finansowych dających możliwość wspierania osób uciekających przed wojną oraz instytucji i organizacji pozarządowych niosących im pomoc. Tak jak wszyscy marszałkowie tu wyrażali opinię i wiem, ten program REACT-EU chcieliśmy skonsumować na rzeczy, które dla nas są potrzebne, dlatego no, oczekujemy, że tu Komisja Europejska w jakiś sposób zaadresuje pewne środki do nas i pozwoli z tych środków, które mamy w obecnej jeszcze perspektywie, przesunąć na te działania związane z uchodźcami, z pomocą. Na zakończenie konwent przyjął stanowisko m.in. w sprawie funduszu kolejowego jako efektywnego wsparcia samorządu województw. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią w Szepietowie odbyły się wiosenne targi ogrodnicze, podlaskie targi odnawialnych źródeł energii i budownictwa wiejskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Cieszy nas to bardzo, że wracamy do wieloletniej tradycji, że dzisiaj wracamy do tej tradycji. Jak widać, dopisały stoiska, mamy ponad 200 stoisk, ponad 100 wystawców, które oferują generalnie wszystko, co jest potrzebne do założenia, prowadzenia i pielęgnacji sadów, ogrodów,
warzywników. Wiosenne targi to jedna z najpopularniejszych imprez Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, która rozpoczyna doroczny cykl edukacyjnych spotkań. Bogata oferta wystawiennicza zachęciła wielu do odwiedzania i dokonania zakupów oraz poznania aktualnych ogrodniczych trendów. Wśród zaproszonych gości do oficjalnego otwarcia imprezy targowej był Lech Antoni Kołakowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Cieszę się bardzo, że pandemia skończyła się. Wreszcie wielu rolników może przyjechać do ODR-u w Szepietowie, a chcę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych ośrodków w kraju tej myśli rolniczej. Cieszę się, że jest wielu wystawców, rolników, klientów. Te targi sprzyjają popularyzacji polskiego rolnictwa. Pracę Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego docenił również obecny na rozpoczęciu targów Stefan Krajewski, poseł na Sejm RP. W kiermaszu wzięło udział ponad 150 wystawców, którzy oferowali szeroki asortyment zarówno roślin owocowych, jak i ozdobnych. Na targach można było zakupić zarówno sadzonki do sadu i ogrodu, jak i sprzęt ogrodniczy. Co w tym roku jest modne i czego poszukują miłośnicy prac ogrodniczych? Jak zwykle najbardziej o tej porze roku idzie nam rabatówka, się najlepiej sprzedaje. Wszelkiego rodzaju kwiaty zwisające na rabaty, na balkony, coś w tym rodzaju. W tej chwili mamy na przykład bardzo ładne surfinie z ciemnym kolorem. Takie czarne, nakrapiane, to się najlepiej sprzedaje w tym roku. Jak zwykle najbardziej popularne, najłatwiejsze w pielęgnacji są surfinie, pelargonie, rabatowe, angielskie. Są najłatwiejsze w pielęgnacji, każda kobieta sobie z tym poradzi. Bonsaje są modne, laurowiśnia teraz jest na topie, proszę panią, no różyczki. Praktycznie wszystko co do ogrodu, hortensje. Jak zadbać? Trzeba posadzić, jeśli wsadzamy, wykopać dołeczek, musi być gleba kwaśna, o ile nie ma gleby kwaśnej, trzeba kupić glebę, ewentualnie można obsypać tą hortensję korą sosnową lub trocinami sosnowymi, to bardzo dobrze zakwasza glebę. Kolorowe kwiaty balkonowe, rabatowe i doniczkowe, cebulki i szczepione iglaki, nawet drzewa cytrynowe. Wybór był niełatwy. Jest duży wybór. I pelargonie przed domem, tak, w donicach. Duży wybór jest, duży wybór. Troszkę tylko mogłoby być cieplej. Bo mi się podoba. Co to za roślina? Co roku przyjeżdżam, co mi w oko wpadnie. Mam ogródek i kupuję. Proszę, pan mi zapakuje. Ale w Szepietowie to ja co roku jestem i bardzo dużo kupuję. No dzisiaj iglaki szczepione na pniu, także bardzo fajna oferta, niska cena, bo ceny oczywiście w porównaniu do ubiegłych lat poszły bardzo do góry, ale tak jak wszystko, prawda, mamy inflację ponoć i tej dziedziny dosięgła, ale zawsze się coś tutaj kupi i są jakieś takie perełki, jeżeli chodzi o ceny i o oryginalność. W Szepietowie swoje stoisko edukacyjne wystawił również Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Można było dowiedzieć się o profilaktyce chorób odkleszczowych i eliminowaniu skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka. Stoisko odwiedził wicemarszałek Marek Olbryś. Wiosna budzi nowe nadzieje i doświadczenia. Każdy sadownik, każdy właściciel działki chciałby coś kupić i ja się rozejrzę, co ja mogę również kupić. Szepietowo jako ośrodek doradztwa rolniczego no, ma ogromne tradycje i trzeba to pielęgnować, utrzymywać, wspierać, bo to jest takie nasze okno województwa na świat, można powiedzieć. Adres i siedziba ośrodka jest bardzo ważna na mapie rolniczego naszego kraju i to ogromne tradycje, ale też i można powiedzieć wymiana doświadczeń, szkolenie rolników, wiedza rolnicza musi być kultywowana, musi być wspierana, musi być propagowana i ten ośrodek naprawdę stara się i robi na rzecz rolnictwa bardzo dużo. Doradcy z zakresu odnawialnych źródeł energii radzili, jak najlepiej dobrać odpowiednią instalację do potrzeb swojego domu czy firmy. Proponujemy instalacje fotowoltaiczne dla domu, czyli dla zwykłego pana Kowalskiego, dla rolników, dla gospodarstw rolnych i dla firm. Bazujemy na falownikach Goodwill, Huawei'a. Proponujemy dzisiaj też również to, co dopiero zaczyna powolutku wchodzić na nasz polski rynek, czyli magazyny energii, które pozwolą na gromadzenie energii u siebie w domostwie, a nie oddawanie go za płot dla PGE. Preferujemy generalnie spotkania z klientami, żeby na miejscu inwestycji porozmawiać z klientem, zobaczyć, gdzie jest możliwość położenia tych paneli, bo to tak naprawdę też ma wszystko znaczenie.
znaczenie, kąt nachylenia dachu, ukierunkowanie versus południa. Więc takie spotkanie jest najbardziej owocne dla klienta. Wtedy na spokojnie tłumaczymy, na jakiej podstawie w ogóle działa fotowoltaika, jakie to niesie ze sobą korzyści, jeśli chodzi o oszczędność. Lokalni wytwórcy oferowali podlaskie specjały, które cieszyły się sporym zainteresowaniem. Już wiemy, jaki miód z podlaskich uli gwarantuje długowieczność. Na długowieczność to jest propolis. Propolis to propolis, pyłek kwiatowy, tego powinni i pierzga. Trzy rzeczy najważniejsze w miodach to jest propolis, pierzga i pyłek kwiatowy. Każdy miód na co innego prawie działa. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia z ogromnym zainteresowaniem obserwowali pokazy królików rasowych, a dorośli aktywnie brali udział w konkursie Zgadnij, co to za roślina. Podsumowaniem tegorocznych targów było rozstrzygnięcie konkursów. W kategorii hit targów wapno nawozowe lider firmy Rolpol. W kategorii najatrakcyjniejsze stoisko nagrodę przyznano firmie El Solar. W kategorii najbogatsza oferta nagrodę przyznano gospodarstwu Haliny i Roberta Mosz. W kategorii najatrakcyjniejsze stoisko koła gospodyń wiejskich nagrodę przyznano boróweczkom ze Srebrnego Borku. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie już zaprasza wystawców i zwiedzających na 28. Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 25 i 26 czerwca tego roku.